A masz go odciągać od pontonu. To już idzie. Ej, on jest. Jak ci robi takie wyskoki, to on jest. No, Bartosz. Rzeczywiście, stary, jest. Jest jak mówiłeś. Jest, emocje. Daj mu się, kurde. Ale emocje. Wymęczyć. No mówiłem, że ten ładny jest. Ale kręci pontonem. Czekaj, nagrywa się, nie? Teraz on. Tak, musi czerwony ten. Tak. Jak mi serce bije, stary. Ajajaj. No tak, kurwa, panie. Dla takich fish. Zaczął się. O, Jezu, pewnie. Już myślałem, że schodzi. Nie. To jest taki przeskok właśnie, wiesz? Ale fajnie. Stary, kupuję ponton. Nie ma siły. Zaraz mnie scholujesz tu do brzegu, idę za. Ja wiedziałem, że on pierdzielnie. Mówiłem, nie? Mówiłem, bo ja już widzę po zachowaniu jego, wiesz? Ale patrz, jak się gniewi będę. Ja. Muszę skręcić go, bo go nie podniosę. Ty. Spokojnie, niech się wymęczy. Nie, ten. Tak? Jest ładny. Spokojnie. No to ciekawe. Patrz, był pod moją przynętą, poszedł pod twoją. A mówiłem ci, że cię ominie? Ja miałem nosa. To nie jest leszcz. Ale nie? Ty, ale wiesz, że on tylko tak? I potem tak, no mówiłem ci, że tak jak mówiłem, że jest najpierw takie spróbowanie, a później jest pieprznięcie, nie? No. Trzeba z siedzącego. Jak ja wstanę, to nie będziesz mnie widział. W sensie ty możesz stać, ja nie mogę. Dobra, stać. Poczekamy, jak wyjdzie, to jest najważniejsze, nie? Ale już się męczę. Może nie jest aż taki duży, nie wiem, wiesz, ja tam na swoim to... No nie, na pewno mój życiowy, to jest na 100%. Wow. Ajajajaj. Piękna sprawa, co? No, ale nie jest ogromny jakiś, ale chyba metr ma, no co? Nie, ponad metr będzie miał. Będzie miał ponad? Tak, chyba tak. Mi się wydaje, że tak. Taką do metra to się szybko wyciąga, wiesz? No powiem ci, jak na pierwszego takiego większego, to nie było takie dla mnie proste. Myślałem, że kurde, się zerwie. Wszystko zależy, jak jest zapięty, czy jest dobrze zapięty, czy nie. No. Aby się pokazał, jeszcze bąbli nie puścił. Powinien takie bąble puścić, ale ładnie kręci przynajmniej. I od pontonu go odciągaj, żeby, wiesz, bo nie wiadomo, jak kotwica, wiesz. Aha. Czy mu wystaje z pyska, czy nie. Bo jak nie wystaje, to w porządku, nie? To aha, może się majdać i od śruby kawałek, nie? Ty, zmęczyłem się trochę już. Nie jest taki... A już bąble puszcza, widzisz? Tak, czyli się męczy. Tak, już zaraz wypuszcza powietrze. Już za chwilę będzie. Sprzedaję federy. Federy na zimę. No, kolego. A, bańki puszcza ładnie. A, ja, elegancki, super. O, taki ponad metr. Na pewno, 1,20 m myślę. Żeby tylko się nie zerwał. Nie, ale co, nie widać było, czy połknął całego, czy kotwica jest... Ty widziałem, masz tu tą. Dobra, rękawice. Ja mam, ale ja spokojnie. Ja sobie sam chcę go pozebrać. Spokojnie, ale te małe to są wariaty, nie, to ja ci podbiorę. Tak? To se wbijesz kotwicę w łapę i będzie po robocie. Bo te mniejsze to są wariaty, wiesz? Znasz. I on ma kotwicę na wierzchu praktycznie. Nie, jeszcze. Musisz mu w łeb strzelić. Jak podejdzie, nie, ma kotwicę ładnie w pysku. Ładnie, w tym. Tak. Musisz go pociągnąć, w łeb strzelić. On odejście jeszcze zrobi, bo on musi, wiesz. Męczyć się? Tak. Ty mówisz, że jak? Ja to widziałem gdzieś na filmach, ale... No, pociągnij sobie go pod burtę ładnie. No, długa wędka jest to, wiesz. No, bo to miało być na stację. Fajnie, mówiłem. Wiedziałem, że ten przyładuje. No. O, ja. Jeszcze ma. Jeszcze. Żeby baterii stopczyło.
Godzinę możemy... Nie, 87% baterii masz. Ładny. Kurwa. Panie. Ale zrobię film, chłopie, z tego holu. No chodź. Zobaczymy, ile muszę jeszcze silny. Jeszcze w łeb mu daj, ładnie. Ja tak go dotknij, ale on już chyba jest... Już jest nasz chyba, już nie? Jest przemęczony trochę. I teraz nie wiem, czy będziemy go holować, czy tam? Czy do środka go dać? Ty, może dokonujmy go, zrobimy fotki. Nie, go złapię za mordę, żeby wiesz, na mnie wywinął jakiegoś numeru. Aha, i tak go będziemy toszczyć? Tak, i to złapię i dopłyniemy sobie tak do brzegu. No, a możesz go pomału tu już w tą stronę. Albo na tą burtę go tak, daj. Tak, ja ci go przełożę, tak? Ale wiem. Mamy miarę? Mamy! Metrówek u nas. Po dostatku. Daj mi tą kamerę. Teraz. No chodź tu, Stasiu. Może to są wariaty, może się. Chodź się. No. Wiesiek, kurde, dzięki. Dzięki, że mnie dzisiaj wziąłeś normalnie, że pamiętałeś o mnie, szacunek pełen. Dobra, robię pauzę na razie. Słuchajcie, mierzymy rybę. Już? Do równego? Tak. 135. Super. No, weź tu, żeby nie było, weź. To mój rekord, nie? 135, zobaczcie, centymetrów. Moja życiówka. Ale widać, że młody, bo jest piękny, nie? Super. Nie? Dobra. Ogon mu uciekł, chwila jeszcze? Nie wiadomo. Dobra. Jest? Nie. Jak lizało. Jak to... kilo. Ile? Około 17. 15-17, no. Ja mogę mieć około 20. Nie ma 20. Poszedł! 127 miał 11 skoczyków. Tylko czyste wędkarstwo. Jak będą centymetry?